Ale fajnie działa ten mikrofon. Porozmawiamy dzisiaj o innowacji i o tym, czy tak naprawdę jesteście gotowi na to, żeby tę innowację przyjąć, zaadoptować? No, czy jesteście gotowi na innowacje, krótko mówiąc? Dzień dobry. Dziś nagrania wokalu. Zgadza się. Będzie krzyków, tak? Tak, i solówek. No kurde, niepodobny do siebie? Podobny. Pan mikrofon. No. I can only feel my love. No. Jest niedziela 12:30, jadę teraz do sali prób nagrać trochę ujęć do nowego klipa, który będziemy kręcili. Właściwie, który już prawie jest nakręcony, jeszcze paru tylko ujęć brakuje. To jestem w sali. Ciekawe, czy już jest Larry. Cześć! Hello! To może chcesz do mnie na plan, na program wpaść? Idea tego programu jest taka, że aktorzy, tu gdzieś piosenkarze, mają tak upodobnić się do innego wokalisty, tu gdzieś sceny teledysku i w ogóle, ale w sensie żeby to wyglądowo i wokalnie też, bo oni śpiewają normalnie, to nie jest tak, że wiesz, że oni nie śpiewają, oni normalnie śpiewają, to są normalne inscenizacje i tak dalej. To są te nasze światełka? Tak, tak. Powinniście na koncerty brać, bo je można DMX-em sterować. Mi się podoba ten patent, co zrobił Gibson z tymi strojkami. A tutaj, że wybierasz... wybierasz tonację i później robisz cyk i on się sam stroi, bo wtedy... To też jest fajne. W trakcie kawałka sobie to można zrobić. Dzień dobry. Zwróćcie uwagę na to, w 2010 roku, kiedy social media zaczynały dopiero i ludzie zaczynali się tym zajmować jakoś na poważnie i tak dalej, jak wiele było głosów mówiących, że to jest bez sensu, to się nie uda. Tak jak MySpace po tam 3 latach umarł, tak samo Facebook też może umrze, więc nie warto tam pchać pieniędzy, nie warto brać pod uwagę w ogóle tych narzędzi społecznościowych w promowaniu swojej marki, w robieniu marketingu firmy i tak dalej. Ciekaw jestem, co myślą te osoby w tej chwili, które wtedy tak mówiły. Ja oczywiście rozumiem, że są takie branże jak firmy medyczne, tak, albo banki, albo kancelarie prawnicze, gdzie to się dzieje trochę wolniej i otwieranie się na klientów poprzez social media idzie wolniej, ale te wszystkie firmy i te wszystkie sektory zostaną objęte nieuchronnie również dialogiem z klientem poprzez kanały social media. Wyobraźcie sobie taką akcję, są lata 50. Jeszcze 10 lat temu tylko niektóre rodziny w Stanach Zjednoczonych posiadały telewizor. W tej chwili połowa Amerykanów już ma w domu telewizor. Co wtedy myśleli sobie goście od radio? Od tego w sumie medium, które było najważniejszym tak naprawdę miejscem przekazywania newsów, kultury, no sprzedaży reklam też, robienia biznesu, krótko mówiąc. Co oni sobie wtedy myśleli? Myśleli sobie, że już właśnie są zdejmowani z piedestału, czy może myśleli sobie, zróbmy coś w takim razie z tą telewizją, skumajmy się z tymi gośćmi z telewizji po to, żeby żeby robić biznes razem. Ciekaw jestem. Wydaje mi się, że w każdym takim momencie i później tak naprawdę w latach 90. to się powtórzyło, tak, gdzie internet się pojawił i później dalej, jak się Web 2.0 zrobiło. To musiały być bardzo ciekawe czasy, takie te momenty przejścia. W jaki sposób powinno się tak naprawdę stawiać siebie i wyrażać swoje opinie w sytuacji, kiedy na rynku się pojawia coś nowego? Ja zacząłem używać Snapchata w momencie, w którym wszyscy wokoło mówili, że Snapchat to jest taki po prostu komunikator dla nastolatków, którzy sobie nagie zdjęcia chcą przesyłać wzajemnie, bo one znikają, tak, jak się je raz obejdzie. Od tamtego czasu Snapchat urósł 20-krotnie. Bardzo dużo marek używa Snapchata, bardzo dużo influencerów na świecie używa Snapchata. Zrobił się to zupełnie uniwersalny kanał. Ci młodzi ludzie już właściwie się przekierowali zupełnie gdzie indziej. Znaczy jest ich tam wciąż na tym Snapie dużo, ale to już nie jest taki komunikator tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jak się pojawiło Web 2.0, jak się pojawił Facebook, no to tak samo ludzie z tych mediów tradycyjnych, ci wszyscy ludzie z agencji reklamowych, którzy pakowali tak naprawdę swoje reklamy do telewizji, do radia, do czasopism drukowanych. Oni się musieli na początku zastanawiać, kurczę, co to takiego ten Facebook, o co chodzi? No i później okazało się z biegiem czasu, że coraz więcej tych budżetów marketingowych jest skierowanych do internetu, właśnie do mediów społecznościowych. Jak to jest? Jeżeli się pojawia coś nowego w twojej okolicy, to czy pierwszą twoją reakcją jest wrogość, takie mówienie, nie, ja tego nie znam, nie, ja tego nie rozumiem, ja się nie zastanowię, czy to mi się przyda, czy nie i w jaki sposób może mi się to przydać, czy wręcz odwrotnie, jak się pojawia coś nowego, to od razu się zapalasz, mówisz, o kurde, to jest super. Nie ma tak naprawdę jednej dobrej zasady, ale wydaje mi się, że lepszą taką standardową odpowiedzią na innowacje jest entuzjazm, tak? Bo to są piękne rzeczy, które się dzieją. To, że jesteśmy w stanie wymyślić coś takiego jak internet, jesteśmy w stanie wymyślić coś takiego jak Facebook, to są naprawdę wielkie rzeczy, bo to zmienia to, jak się komunikujemy jako ludzie, to zmienia to, w jaki sposób reklamujemy nasze biznesy, to zmienia to, w jaki sposób w ogóle interakcje międzyludzkie zachodzą, tak? Za każdym razem, jak się jakaś innowacja pojawia, to nie wiadomo na początku, czy to się sprawdzi, czy ludzie będą chcieli tego używać, czy nie, ale bardzo dobrym takim standardowym zachowaniem jest jednak entuzjazm i próba zastanowienia się, no dobrze, jak ja w swoim życiu mogę tego użyć? Bo jeżeli się okaże, że ta innowacja się nie sprawdzi, nie będzie zaadoptowana przez wszystkich i nie zrobi się uniwersalna, no to najwyżej po prostu przestaniecie używać tego, tak? Kiedyś było coś takiego jak MySpace, ludzie siedzieli na tym MySpace'ie, później się pojawił Facebook i ludzie z MySpace'a przeszli na Facebooka, tak? Nic złego się nie stało. To, że MySpace nie wykorzystał potencjału, który wtedy miał, no szkoda, że nie wykorzystał, ale wykorzystał ten potencjał Facebook, tak? Podejście wrogie na zasadzie, o nie, w moim biznesie to nie przystoi mieć stronę na Facebooku, albo to nie przystoi się reklamować na YouTubie. To jest tak naprawdę powiedzenie wprost i publicznie, słuchajcie ludzie, ja się boję, ja nie wiem co to jest, ja tego nie rozumiem i ja odczuwam strach. Ponieważ odczuwam strach, to się od tego dystansuję. Jeżeli jest się szefem firmy, jeżeli ma się na sobie odpowiedzialność za rozwój tego biznesu, no to nie powinno się reagować strachem. Te wszystkie firmy, które mówiły, że nie będziemy wydawali naszych budżetów marketingowych w internecie, no w tej chwili po prostu wydają te budżety w internecie, tak? Ja oczywiście rozumiem, że telewizja jeszcze prędko nie umrze i radio też nie umrze, ale ten internet już jest jako kolejny kanał promowania swojej działalności. W 2010 roku ktoś, kto zainwestował w relacje ze swoimi klientami poprzez kanały social media, dzisiaj jest wielki. Wtedy można było zbudować niesamowitą markę na czymś takim. Ja myślę, że dzisiaj w Polsce wciąż jeszcze na to jest bardzo, bardzo duże miejsce, że wciąż jeszcze Polacy się boją social media, szczególnie jeśli chodzi o takie zastosowanie przy budowaniu marki osobistej albo przy budowaniu po prostu strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Bardzo mało widzę kancelarii prawniczych próbujących komunikować się przez social media. Mało widzę kancelarii, które w ogóle mają profile social media, które są w jakiś sposób żywe, zasilane kontentem, a powinny być. O ile w 2017 roku w Stanach, no to już wszyscy to zrozumieli, o tyle jeszcze w Polsce nie wszyscy, więc jeżeli chcesz być awangardzistą, no to taki pomysł Jeśli chodzi o cel biznesowy na 2017 rok, spróbuj używać więcej social media w komunikacji i w marketingu swojej firmy albo swojej marki osobistej. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby innowacje przyjmować z entuzjazmem. Najwyżej niektóre z nich się nie sprawdzą i po prostu zmienicie swoje zainteresowanie, zmienicie narzędzia, których używacie. Ale ten pierwotny entuzjazm sprawi, że będziecie kreatywnie się zastanowicie, do czego ta nowa rzecz może się Wam przydać. A to już bardzo, bardzo dużo. Na razie.